nich bajka nie skończyła się happy endem. Złe moce sprawiły, że mimo widowiskowego wykonania Quickstepa, Alanowi i Blance zabrakło punktów. Alan i Blanka. I para musiała rozstać się z naszym programem. O kryształową kulę walczy jeszcze 5 par. Jedna z nich zatańczy dziś swój ostatni taniec. Która? Zadecydują o tym nasi widzowie. Ze studia TVN, na żywo, taniec z gwiazdami, przed Państwem Maryla Rodowicz. Przed Państwem Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Małgośka zaśpiewała dla nas i powitała nas bezkonkurencyjna Maryla Rodowicz, a towarzyszyła jej grupa Wolf, choreografia Agustina Guroli. Proszę Państwa, i od razu dobra wiadomość. Naszego gościa usłyszymy tego wieczoru raz jeszcze. Brawa! I to oczywiście nie jest przypadek, że zaczęliśmy ten wieczór od legendarnego przeboju, ponieważ wszystkie pary tańczyć będą dziś właśnie w rytm polskich piosenek. Tak, i to dwa razy. Co dwa razy? Dwa razy będą tańczyć. Do tego samego przeboju? Dwa razy? Nie. I tańce będą różne i piosenki będą różne, rozumiesz? Aha. A co będzie takie samo? My. No i oczywiście nasze gwiazdy. Oto one. Para numer 4 to aktorka Agata Kulesza i jej partner Stefano Terracino.
Para numer 7 to 8-krotny mistrz świata w windsurfingu Steve Allen i jego partnerka Anna Głogowska. Para numer 8 to piosenkarka Natalia Lesz i jej partner Łukasz Czarnecki. Para numer 9 to gwiazda serialu TVN na wspólnej Olek Sawkin i jego partnerka Katarzyna Krupa. Para numer 12 to aktorka Marta Żmuda-Trzewiatowska i jej partner Adam Król. Pozostało już tylko 5 par. 5 polskich par, polski wieczór muzyczny i podobno nawet Tomek Szymuś przygotował coś specjalnego dla naszych jurorów. O, coś na uspokojenie? I nie, wręcz przeciwnie. No właśnie. Dobre, proszę państwa. Dobre dlaczego? Dobre, bo polskie. Zupełnie tak jak nasze jury. Tak, tak, ja też jestem z nich dumny. I tak dumny, że natychmiast mógłbym ich wyeksportować. Na zachód. Iwona Pawłowicz, Zbigniew Wodecki, Beata Tyszkiewicz i Piotr Galini. To również oni zdecydują o tym, którą z par będziemy musieli pożegnać. Fundatorem nagrody dla pary, która dzisiaj opuści program, jest firma Apart. Apart. Z miłości do piękna. Najwyższy już czas na występ pierwszej pary. Pary, która w trakcie swoich przygotowań do tego występu dostała mocne wsparcie. No tak, bo kto lepiej, proszę państwa, może wiedzieć, jak zatańczyć piosenkę, niż ten, kto ją zaśpiewał. Tańczymy Jive'a do piosenki Perfektu. To jest fajne, no ja znam te piosenki Perfektu. Bardzo je lubiłam. One no coś mi mówią, no to są moje wspomnienia. Czakawka, Agatka Kulesza, najsłodsza, najlepsza, najpiękniejsza tancerka tańca z gwiazdami. O matko, Stefanos! Malutka, patrz, tak trzymam się. Bardzo mnie dzisiaj zaskoczyliście, no bo to jest dla mnie legenda. I czasami sobie myślę, jakie to jest fajne i jak fajnie jest gonić za swoimi marzeniami, bo spotykam mnie w życiu bardzo dużo rzeczy i spotykam takich ludzi, o których kiedyś nigdy nie myślałam, że spotkam. Ale w koło jest wesoło, członek partii małpa wziął, puste pole za stodołą. Chłop zaprawia, ale jazz. Wszystkiego najlepszego. Grzegorz Matkowski. Agata jest perfekt. Jive'a zatańczy para numer 4, Agata Kulesza i Stefano Terracino.
Agata i Stefano. Zapraszam do siebie, zapraszam przed oblicze szanowne jury. Stefano, to była restauracja włoska, czy jaka? Tak, mój tata. Mój tata prowadzi. Tak, Merkury, chcę znać. A, rozumiem. Rozumiem. Proszę państwa, Piotr Galiński. Tak, w zeszłym tygodniu powiedziałem Agato, że jestem bardzo. A w tym tygodniu powiem, teraz powiem, że jeszcze bardziej jestem. Proszę państwa, zachwycony odwagą interpretacji twoich tańców. W zeszłym tygodniu zatańczyłaś namiętną rumbę z pięknym uśmiechem. Bardzo mi się to podobało, bo to było niecodzienne. A dzisiaj po prostu piorunująco zatańczyłaś Jive'a. Może nie były to najtrudniejsze kroki, ale były świetne, świetnie zatańczone. Zbyszek Wodecki. Agatko, no cóż, jesteś niewątpliwie osobowością w tym programie, to nie da się tego ukryć i wyważam otwarte drzwi, mówiąc te słowa. Fantastycznie wchodzisz w rolę. Od samego początku tej szklanki, jak zaczęłem ogrywać, do samego końca utrzymała się w tak dynamicznej po prostu tym jive'ie, że właśnie nic dodać, nic ująć. No, i też jesteś Piotruś, coraz bardziej. Jestem coraz bardziej też. A ja mniej dzisiaj. Oni bardziej, ja mniej. No ale tak, bywa. Biała mamba, proszę państwa, biała, która oczywiście powie która ma mniej. Która ma mniej. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. No jestem bardzo ciekaw, proszę państwa, co Iwona rzuci. Ile punktów? To się okaże za chwilę, a teraz póki co, żeby im było raźniej i wam było lepiej, głosujcie już teraz. Ode mnie macie maksa. Jakbym miała takie punkty, to już bym wam przyznała. Telewidzowie zaraz będą przyznawać swoim głosowaniem, a ja mam jeszcze do was parę pytań. Agata, czy słuchając Perfektu, ale w koło jest wesoło, to wiedziałaś, że to jive? Nie. Nigdy byś nie wymyśliła, że można do tego zatańczyć jive'a? Do tak rockowej muzyki? No nie myślałabym. Nie, byłam w ogóle zdziwiona. A można? I to jak? Ja się zawstydziła dziewczynka dzisiaj coś. Stefano, a ty znałeś wcześniej piosenki tego zespołu Perfekt? Nie. Wcześniej nie. A masz jakiś swoich ulubionych polskich wykonawców, ulubione polskie piosenki? Polcy... Nie, naprawdę. Dużo słyszę muzykę w radio, ale to jest, nie pamiętam te nazwisko, to jest zawsze to trudno. A Natalia Leś. No właśnie, Natalia Leś na przykład. Póki co, boimy się, co powie Iwona. Trochę się boimy, co powie pani Iwona. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą oceny. Jury. Iwona Pawlowicz. Ja troszkę mniej, czyli 7. No tak. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 9. No słuchajcie, to wcale nie są tak złe oceny, prawda? Wcale nie jest tak źle, zatańczycie jeszcze jeden taniec, więc uzbieracie, mam nadzieję, dużo więcej punktów i dużo więcej telefonów i SMS-ów. Przypomnę państwu, tym, którzy kochają tę parę, 0-430-70-04, to jest telefon, żeby na nich głosować, a SMS-y o treści 4 wysyłamy pod numer 73-26. Agata i Stefano jeszcze dzisiaj dla nas zatańczą drugi taniec. Póki co serdecznie wam dziękuję. Zostańcie z nami koniecznie, ponieważ tuż po przerwie, za kilka minut, zatańczą na naszym parkiecie Olek Sawkin i Kasia Krupa w pierwszej kolejności. Zostańcie z nami. Ze studia TVN. Oczywiście na żywo, oczywiście taniec z gwiazdami. Muszę przyznać, że od początku podejrzewałem, że ten Olek coś kręci. I miałem rację. Kręci. I to aż w Moskwie. Ja bardzo cieszę się z tego, że ja mogę zatańczyć tango. Olek jest aktorem dramatycznym i w tangu jak najbardziej wszystkie cechy, jakie posiada aktor dramatyczny, można wykorzystać, a nawet trzeba wykorzystać. Moja ostatnia rola, jaką ja zagrałem w filmu Annuszka w Moskwie. Historia mojemu filmu idzie gdzieś na procesie 20 lat. I mój bohater pierwszy raz pokazuje się, jak on ma tylko 18 lat, bo idę do wojska. I na końcu, że ma tyle lat, ile mam ja, gdzieś 40-43. Jeżeli Olek opanuje wszystkie kroki z tanga, to jego talent aktorski bardzo, bardzo nam pomoże w poprawnym wykonaniu całego tańca.
Tango zatańczy para numer 9, Olek Sawkin i Kasia Krupa. Kasia, zapraszam was do siebie. Fantastyczne spodnie. Skąd masz takie spodnie? Naprawdę. Naprawdę. Dorotę sprosi. Od Doroty. Dorota Williams. Jest. Biała mamba. A jeszcze włoski zmienię, to zobaczysz, jak wtedy dla mnie poznamy, nie poznamy, nie puścimy cię do studia. Ona taka black and white. Będzie łysa. Beata Tyszkiewicz, po prostu. Moja przyjaciółka, tak, na boku, powiem państwu, od serca. Ale wróćmy może do Olega. Olegu, to było prawie dobre tango, ale jak już wiesz, co jest prawie, dosyć przyzwoita była rama, góra, bo ty fajnie wyglądasz, tańca standardowych dobrze. Zarzucam ci za mało staccato, we wszystkich lockstepach i chassé lekko taka podskakiwanka, nie było płaskiego ruchu, takiego skradania się trochę kota, tylko ciągle podskakiwałeś mi w górę. Nie ukrywam, że czasami stopy też nie tam, gdzie trzeba były od palców, trochę za dużo tych palców było. Troszeczkę tak jak coś Beata kiedyś, a to potem kiedyś państwu opowiem. Góra lepsza niż dół, to kiedyś państwo tak się dowiedzą dlaczego. No bo tak, taka... Piotr, zabierz jej głos. Przepraszam, troszkę prywaty. Już tu się... teraz, cicho, już nic nie mówię. Przyjaciółka od serca powiedziała. Ja strasznie żałowałam, bo tak pokazał się pan w takim mundurze, ja mam słabość do mundurów. I tak myślałam sobie. Ale ma, i naraz... ale ma coś spodnie takiego. Kosmiczne spodnie astronauty, no. Ale co, góra lepsza niż dół. O. Możemy podyskutować. Także ja żałowałam, że takiego, no bo mundur jest taki jeszcze taki marynarski, albo jakiś taki romantyczny, do tanga się nadaje. Coś mi się tak... A ten do spaceru po Księżycu. To ty powiedziałeś. Dziękuję bardzo za merytoryczne oceny. Bardzo serdecznie dziękuję. Olek i Kasia. Spodnie do chodzenia po Księżycu, mundur, a gdzie tutaj rozmowa o tańcu? Proszę państwa, ale mam nadzieję, że państwo już wiedzą, że tego, czego najbardziej potrzebują Olek i Kasia, to wasze głosy. Rozmowa o tańcu będzie u mnie, czyli właśnie porozmawiamy sobie o piosenkach. O, Olek, powiedz, czy na Ukrainie są znane jakieś polskie piosenki, albo ktoś z polskich wykonawców jest również znany na Ukrainie? No, dlaczego mówić o innych, kiedy jest Marylia Rodowicz? I ona bardzo znana na Ukrainie, nawet i piosenki śpiewają i dzisiaj. Naprawdę? Ale naprawdę. W języku tłumaczonym na język rosyjski, tak, czy tak, w polskim? Na rosyjskim. Jak chcesz, zaśpiewaj na rosyjskim. Chcę. Obiecałeś w ostatnim odcinku, że coś zaśpiewasz. Kawałek? No dobra. Dawaj. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладонях,
Прошлое больше тебя не догонит. No proszę, nic nie kręcił. Nic nie kręcił rzeczywiście w tej wersji. Te piosenki są śpiewane. Kasieńko, tobie odebrało głos na chwilę, bo dzisiaj śpiewał Oleg. Warto było. Warto było posłuchać. No zobaczymy, czy taniec zrobił na jurorach tak samo wielkie wrażenie jak piosenka. Popatrzmy. Iwona Pawlowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 5. Za tango dzisiaj jurorzy przyznali dosyć srogie oceny Olegowi i Kasi. Miejmy nadzieję, że w kolejnym tańcu te wszystkie oceny nadrobią i tego im serdecznie życzę. I mam nadzieję, że życzą im również Państwo głosując. Proszę dzwonić pod numer 0430 7009, by głosować na Olega i Kasię i wysyłać SMS-y o treści 9 pod numer 7326. Z tą parą również jeszcze się na parkiecie spotkamy. Dziękuję Wam serdecznie. I jeszcze a propos kręcenia. Tym razem też będą kręcić, tyle że nie w Moskwie, a na naszym parkiecie. I nie coś, ale czymś. Hop tam tam, hop pam pam, jest! Samba będzie ogromnym wyzwaniem dla mnie, ponieważ wszystkie łacińskie tańce, które do tej pory tańczyłam, biodra ruszały się z boku na bok, a w sambie z przodu do tyłu lub z tyłu do przodu. Ciężko zrobić tak, żeby osoba wyglądała w tym ładnie, a nie pokracznie. Tam tak? Wiesz, tak tańczono kiedyś. Wszystko chodziło. Samba da możliwość Natalii pokazania w pełni tego, co może zrobić ze swoim ciałem. W sambie można sobie fantastycznie pomerdać brzuszkiem, pupą, a jest bardzo kobiecym tańcem. Mięcho, mięcho, no pokaż mięso. Bardzo się cieszę, że dostaliśmy utwór Anny Jantar Tyle słońca w całym mieście. Piosenkę o słońcu, o energii żywą i wesołą. Siedem, hop! Co potem? Sambę zatańczy para numer 8. Natalia Lesz i Łukasz Czarnecki. Natalia i Łukasz. Proszę Państwa, zaczęło się obiecująco od zdarcia paczki, czyli tej spódnicy i od również, no wiesz. I tak czekaliśmy, co dalej. To znaczy czekaliśmy, co ty, Łukasz, zdejmiesz, a tutaj nic. Mogłeś chociaż rzucić ten boombox. No w jury Piotr Galiński. No, przy drążku, Natalia, byłaś zachwycająca, byłaś najlepsza wśród tych trzech pań. Przepiękne. Słucham? Trzecie port de bras, super, pięknie. Podobało mi się bardzo, jak zaczęłaś tą sambę, ze świetną akcją ciała, rytmiczną. Zresztą większość figur, które tańczyłaś, były bardzo trudne, bardzo trudne.
I tutaj to, że masz za sobą lata tańca, pozwoliły ci jak gdyby pokazać całą klasę tych figur. Były zatrzymania, świetne czasowania. Osobiście mi zabrakło, ponieważ wiemy o tym, że samba jest tańcem, gdzie powinien jej towarzyszyć bouncing. W większości figur tego bouncingu troszeczkę brakowało tutaj, ale natomiast reszta figur, łącznie z promenadą, były kapitalne. A co na to Beata Pyszkiewicz? Jaki to jest komfort, jak my z Piotrusiem możemy sobie mówić, a jej nie wolno się odezwać. Słuchajcie, to jest po prostu taki komfort dla duszy. My tutaj ją wychwalimy, a Iwonka 5. Nie, no to wiesz, to ja 10. Piotruś, ja mam na to sposoby. Ja na 3 mogę zmienić, na 3. Oj, nie strasz, Iwonka. No sami państwo wiedzą, że z nią element się... grozy się pojawił, tak? Zupełnie bez sensu, no ale trudno. Proszę bardzo. Nie, chciałam powiedzieć tylko, że bardzo jest trudny taki taniec, szczególnie do jakichś melodii, które znamy, które nie są takie orientalne, prawda? Takie niełacińskie, jakieś inne, no nie są w charakterze tego, tylko one się nadają do tańca, tylko że gdzieś nam tu w głowie słyszymy jednak, że inaczej słuchaliśmy ich. I państwo się wywiązali z tego, co mnie imponuje. Dobrze, co mnie imponuje. Że świetnie ruchami swoimi podkreślaliście ciebie znakomite nie ma, aranże. Nie ma, ciebie. Znakomite aranże nowe. Dziękuję bardzo. Piosenek. Dziękujemy bardzo. Nagle się okazuje, że Zbigniew Wodecki jest przewodniczącym jury. Proszę. Nic, ale proszę państwa. Co powiedział? Państwo teraz już wiedzą, co należy robić. A ja tylko państwu podpowiem, że to coś wiąże się z telefonem. Natalia i Łukasz oraz ich boombox. Natalia, na początku często wspominałaś o tym, że jeszcze nie wiesz, jak to będzie, nie wiesz, jak ci pójdzie w tym programie, że brakuje ci trochę pewności siebie, a ty jesteś nieźle zakręcona aparatka. No zakręcona aparatka może jestem, ale też strasznie się denerwuję przed każdym występem. To jest chore po prostu, jak strasznie się denerwuję. Ale to w większości się te emocje udzielają. Każdy się chyba denerwuje. Tak mi się wydaje, chyba właśnie denerwuję. Myślisz, że ty najbardziej? Myślę, że tak. Największy treniarz w ekipie? Myślę, że tak. Ale trochę zakręcona jesteś. Troszeczkę. Nie bójmy się tego przyznać. Łukasz, a ty jesteś zakręcony facet? W ogóle kompletnie. Jestem prosty. Nie. Zupełnie prosty jest. Prościutki. Nieskomplikowany. Prostolinijny. Chciałbym, żeby tak było, ale chyba nie jestem. Nie wiem w sumie do końca. I prawda mówię. Jednak jestem skomplikowany. Troszeczkę zakręcony. To w sumie nie powinienem mówić o sobie. Jednak raczej. Jesteś troszeczkę zakręcony. No właśnie tak oczekiwałam, że się jednak przyzna, że jest nieźle zakręcony facet, ale jest prostolinijny, mówi prawdę. Nasi sędziowie też mówią prawdę i bardzo szczerze ocenią tę sambę. Popatrzmy, jak ją ocenią. Iwona Pawlowicz. Piękny wygląd, ale troszkę samba... Kiepsko z tą sambą. Mało bouncingu i przyznaję, że nie była do końca samba. Zbigniew Wodecki. Skażeni zawodostwem. Skażeni zawodostwem. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 8. Mam wrażenie, że w dzisiejszym odcinku nasi sędziowie są wyjątkowo srodzy. Ja myślę, że oni się też zakręcili troszeczkę na taki dzisiaj srogi dzień. Może troszkę później serca im złagodnieją. Zobaczymy. Jeśli państwo są nakręceni na dobre oceny, to przypomnę numer 0430 70 05. To wy głosujecie pod ten numer. Przepraszam, 08, przepraszam, to jest numer tej pary. Czy jeszcze raz numer telefonu 0430 70 08 i SMS-y o treści 8 pod numer 7326. Dziękuję wam serdecznie, na razie i do zobaczenia za chwilkę. Zdaje się, że kolejna gwiazda odkryła sposób na to, jak poprawić sobie samopoczucie i nabrać pewności siebie. Wystarczy tylko świetnie zatańczyć i zebrać 40. Znamy się z Adamem już ponad 4 lata i wydawało mi się przed Tańcem z Gwiazdami, że już wiemy o sobie wszystko. A te 3 miesiące spowodowały, że odkryliśmy się na nowo. Poznaliśmy się z zupełnie innej strony. I chyba zakochaliśmy się na nowo. Po co ja to powiedziałam? Ale chyba tak jest. Czuję się cholernym szczęściarzem. Mam okazję brać udział w fajnym programie ze swoją kobietą, którą bardzo kocham. Widok Adama we fraku. Powalający. I mój udział tutaj bez Adama naprawdę byłby nic nie wart, tak sobie myślę. Poza tym ja nie lubię tańczyć z innymi mężczyznami.
American Smooth zatańczy para numer 12. Marta Żmuda-Trzebiatowska i Adam Król. Bądź moim natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym. Bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas unieważni, daj blask mojej wyobraźni. Myślą mym, bądź jak czuły rym. Improwizacją kolorową rządź, ekranizacją moich marzeń bądź. Bądź grą, gdzie co los to fant, bądź listem na pozwę stąd. Blondynką i bądź niedużą i moją wielką muzą. Więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą. Starczy w deszcz, co robić masz, wiesz. Co masz robić, wiesz, smaż koty, zmywaj pierś. Artystom takich mus potrzeba i już. Marta i Adaś. Cała menażeria tutaj wleciała. Piękna historia o urwisie uczniu i o surowej pani nauczycielce. Trochę wyrośnięty ten uczeń. No tak, a zdarzyło ci się coś takiego kiedyś? Możesz teraz to powiedzieć, że kochałeś się w nauczycielce? Była taka. Była. Nauczycielka historii, strasznie się w niej kochałem. No. Proszę państwa, no właśnie. Iwona. Martuniu, przyznaję, że szczególnie mnie oczarowała twoja pierwsza odsłona, czyli jak wyszłaś naprawdę tak szkolnie, nawet żałowałam, że rozpuściłaś te włosy. To było coś takiego, wiesz, tak czystego, tak pięknego. Ja wiem, że był zamysł i super zamysł, że się przeobraziłaś w inną kobietę. Tam był po prostu, ta pierwsza część, myślę, że mogłabym ją sobie tak nagrać i pokazywać parom na szkolenia. Pięknie. Po prostu. I tak bym zakończyła wypowiedź. Dziękujemy, Jezu, jak cudownie, naprawdę. Zbigniew Wodecki. Ja myślę, że Iwonie należą się brawa po tej wypowiedzi. Znaczy, nareszcie od serca ci powiem. Dlatego rzeczywiście Marta przeobraziła się z uczennicy w wampa. I jeszcze jedną rzecz, na którą Iwonka nie zwróciła uwagi, czemu się bardzo dziwię, że w tańcu tym było rzeczywiście, na co mi Marek z kolei Egurora zwrócił uwagę, bardzo dużo efektów, można powiedzieć, specjalnych, jak w dobrym filmie akcji. Dużo zatrzymań, prawda? Tak. Dużo jakichś takich zupełnie niespodziewanych trików i wy się z tego fantastycznie wybrnęli. I cieszę się, że jest, pomimo wypowiedzi niektórych naszych przyjaciół z jury, udało wam się utrzymać radość z tańca. To dziękujemy bardzo serdecznie. Kasia czeka. Jestem bardzo ciekaw, pomimo których przyjaciół z jury. Ale tej prawdy w tej chwili się nie dowiemy. Natomiast prawda jest taka, że zarówno Marta, jak i Adaś czekają na wasze głosy. Sukienkę, udało się. Ja myślę, że o tej reformie szkolnictwa pani Beata mogłaby napisać w Teletygodniu, gdyby tak zmysłowa nauczycielka została ministerstwem edukacji, ministrem edukacji, to co by się działo w tym kraju. Marta już się deklaruje, że mogłaby za jakiś czas spróbować. Miałaś jakieś ulubione przedmioty w szkole? Ja miałam problem, bo ja wszystkie przedmioty lubiłam bardzo, bardzo, ale... Prymusek ze wszystkiego. Nie, nie o to chodzi, ale polubiłam chyba najbardziej fizykę, której nie znosiłam, ale polubiłam ją dlatego, bo miałam świetnego nauczyciela fizyki. Pozdrawiam serdecznie. No proszę, a twój ulubiony przedmiot w szkole? Był jakiś taki? Tak, lekcje był. Lubiłeś zdecydowanie. Najbardziej? Wagary. Aha, a gdzie je spędzałeś?
Tutaj na parkiecie? Od razu mogę powiedzieć swoim nauczycielom, że nie chodziłem nigdzie z chłopakami, tylko chodziłem na salę i trenowałem. Chodziłeś trenować taniec. Jeszcze jedna rzecz, zatańczyliście dzisiaj do Bądź moją muzą takiej piosenki. Czy Marta jest natchnieniem w układaniu choreografii dla ciebie? Za każdym razem. Szczerze, za każdym razem. Ona wrzuca temat, ja po prostu ten temat realizuję i mi się podoba. No i to widać i czuć. To widać i czuć. Czy poczuli to również jurorzy? Popatrzmy. Iwona Pawlowicz. Z uśmiechem na ustach. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 10. No proszę, 40 i to będzie kolejna reforma w edukacji, a mianowicie teraz do 10 będą stopnie, nie tylko do 6, przynajmniej w naszym programie są takie piękne stopnie. I od Państwa jest mnóstwo telefonów pod numer 0430 70 12 oraz SMS-ów o treści 12 pod numer 73 26 dla wszystkich tych, którzy głosują na Martę i Adama. Serdecznie Wam dziękuję. Dzięki. Spotkamy się z nimi jeszcze za kilka minut w drugim tańcu. A tuż po przerwie na naszym parkiecie zatańczą Steve Allen z Anią Głogowską. Zostańcie z nami. Fundatorem nagrody dla tancerza jest producent kosmetyków Perfekta. Perfekta łączy nas piękno. Ze studia TVN na żywo Taniec z gwiazdami. Jednego, proszę Państwa, możemy być teraz absolutnie pewni. Przed nami wystrzałowa rumba. I mam nadzieję, że dzięki wizycie Flinty, Eweliny Flinty oczywiście, trafią w dziesiątkę. Podczas treningu rumby Ani i Steve'a odwiedziła wykonawczyni piosenki, do której przygotowują choreografię. Dzień dobry. Nie zaśpiewam tobie na dzień dobry, żałuję, że cię znałam. Witam serdecznie. Ja miałam kontakt z Eweliną Flintą już właściwie od pierwszych edycji. Mogę powiedzieć, co kiedyś powiedziałaś? No. Bo mnie to strasznie rozbawiło, że ona weźmie udział w tym programie, jeżeli będzie tańczyć ze mną. Całkiem sam mogłeś mnie dla siebie mieć, mogłeś, ale czas nie ten. W tej piosence nie da się odejść od tematu. Mówi o tym, co się dzieje po rozstaniu tak naprawdę. Tego rodzaju sytuacje życiowe spotykają każdego. Mnie też nie ominęła taka sytuacja. I really hope for her. Mam nadzieję, że obecność Eweliny spowoduje, że to będzie mój najlepszy taniec. Rumbę zatańczy para numer 7. Steve Allen i Anna Głogowska. Zacieram ślady twoich ust, ukrywam żywy ciągle gniew. Udaję, że to już nie moja sprawa. Obdzielam sobą każdy dzień, sprzedaję myśli byle gdzie. A wszystko po to, by upewnić się, że umiem sama sypiać, sama spędzać każdy czas, spojrzeć sobie. Mnie. Ciało snuje się jak cień, słowa bolą gdzieś jak dawniej. Idę, ślady ust zmieniają się, ślady stóp co depczą mnie. Choć zacieram je, upewniam się, że umiem. Steve Allen i Ania Głogowska.
Zapraszam was do siebie. O, ciężki kaliber. Wielki niedźwiedź wleciał. Tego nie widziałem na próbie, żeby tak przytrzymywałaś się nogi, a on tak wyszarpywał się. To coś nowego w choreografii, tak? To już jest po choreografii. Ja wiem. Nikt nie pomyślał, że to prawda, że żałuję, że poznałam Steve'a Allena. No tak. To nieprawda. Piotr Galiński. Nie żałuj, Aniu, nie żałuj. Natomiast ja podziwiam, wiesz, twoją premedytację, żeby dać taki ładunek w tej rumbie, ty jako partnerka, z człowiekiem, który zupełnie w ogóle, wiesz, raczkuje na parkiecie. No taka prawda. Szczęście, że się Steve nie uśmiechałeś w tej rumbie, bo byś powiódł już całkowicie to. Natomiast ciężko jest mi ocenić tą rumbę ze względu na to, że widzieliśmy całą gamę kroków tańczonych przez Steve'a, między innymi walki. Niestety te kroki wszystkie były tańczone, proszę państwa, nieprawidłowo. Natomiast Ania, ty masz 100 punktów u mnie. Zbigniew Bodecki. Ale Steve się uśmiecha i to jest jego najmocniejsza broń w tym programie. Poczekajcie, bo się wydawało. Wydawało się, że po pierwszych dwóch odcinkach Steve'u, że to będzie twoja przygoda z tańcem. Tymczasem się okazuje, że to jest jakiś triumfalny pochód, ponieważ jesteś już w 10 odcinku. A świadczy o tym, to, że jesteś w 10 odcinku, świadczy o tym, że masz olbrzymią sympatię w moim narodzie, kochany. A to jest twoja druga ojczyzna przecież. Twoja pierwsza ojczyzna jest Australia, prawda? Tak. Ja się bardzo cieszę, że ty jesteś w tym odcinku, bo to świadczy o tym, że Polacy potrafią kochać. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia. Proszę państwa, a jak bardzo Polacy potrafią kochać? No, to już zależy tylko od tego, ile SMS-ów państwo wyślą na Steve'a i Anię. Ania wspomniała o tym, że ucieszyła się, że będzie tańczyła akurat do tej piosenki, do piosenki Eweliny Flinty. Krótki quiz i dla Ani, i dla Steve'a, malutki konkurs. Jak dobrze znacie swoich partnerów. Aniu, jaka jest ulubiona piosenka Gonsa? Z Blues Brothers, Sweet Home, Chicago, come on baby, don't you wanna go? Gąs, zgadza się? Zgadza się. Zgadza się! Tak? Ania wygrała punkty. Steve, ulubiona piosenka twojej żony? O, chyba Evelina Flinter. A, cool, ja cię znała? Tak. Proszę, proszę. Mam nadzieję, że za zgadywankę w piosenki państwo przyznają im bardzo dużo punktów, ale również za ten taniec też im przyznacie. Już za chwileczkę dla państwa numer telefonu, a póki co zobaczymy, ile swoich punktów przyznają za tę rumbę sędziowie. Iwona Pawlowicz. Malutka rumba, malutko punktów. 4. Zbigniew Wodecki. 8 przez sympatię dla śmiechu. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 2. Ale zdążyliście się już chyba przyzwyczaić do tego, że czasami są bardzo groźne punkty? Ja myślałam, że było bardzo dobrze i czekałam na 40. A jak? Moje dzieci zawsze mówią, jestem najlepszy tańczerzy w tym programie. No właśnie, a to najważniejsze. A to najważniejsze, ja myślę, że nie tylko dzieci i są i dorośli, którzy będą głosować na wasz taniec. Przypomnę numer telefonu 0430 70 07. To jest telefon, pod który dzwonimy, a SMS-y wysyłamy na tę parę o treści 7 pod numer 7326. Ze Steve'em i Anią jeszcze się spotkamy w drugim tańcu. Dziękuję wam serdecznie. Póki co Steve i Ania jako ostatni zamknęli pierwszą turę konkursową tego wieczoru. Wszystkie nasze pary zatańczyły już po jednym tańcu konkursowym, ale dzisiaj, przypominam, wszyscy tańczą dwukrotnie, także wielka druga tura tuż przed nami. A póki co pierwsze tańce zostały już ocenione przez jurorów i możemy przyjrzeć się, jak wygląda to zestawienie do tej pory. Jakie są szanse na półmetku? Na miejscu pierwszym Marta z Adamem, najwięcej punktów od jury. Na miejscu drugim Agata i Stefano i na miejscu trzecim Natalia i Łukasz. Natomiast Oleg i Kasia oraz Steve i Ania dostali od jury mniej punktów i być może te pary będą dziś zagrożone, jeżeli wasze głosowanie ich nie wesprze. Ale to wszystko może się zmienić, bo już za chwilę zatańczą po drugim tańcu i mogą tę tabelkę przewrócić do góry nogami. Dla tych z państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali się, na kogo chcą dziś wieczorem głosować, przypomnimy skróty pierwszych tańców konkursowych. Popatrzcie. Jeżeli głosujesz na Agatę i Stefano, dzwoń 0430 70 04.
lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 4. Jeżeli głosujesz na Olega i Kasię, dzwoń 0430 70 09 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 9. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Jeżeli głosujesz na Natalię i Łukasza, dzwoń 0430 70 08 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 8. Jeżeli głosujesz na Martę i Adama, dzwoń 0430 70 12 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 12. Co masz robić, wiesz? Jeżeli głosujesz na Steve'a i Anię, dzwoń 0430 70 07 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 7. Tak tańczyli w pierwszej części wieczoru, ładnie, a za chwilę zatańczą po raz drugi. Do tej pory powiedzieliśmy już sporo o gwiazdach, które tańczą w naszym programie. I najwyższa pora dowiedzieć się również czegoś więcej o tych, którzy im partnerują, czyli o naszych tancerzach. Zaczniemy od tego, który ma niezwykłą zdolność porozumiewania się ze wszystkimi. I to nie tylko dlatego, że włada kilkoma językami. Stefano Terracino, chociaż jest Sycylijczykiem, urodził się w Niemczech. Był finalistą wielu międzynarodowych turniejów tanecznych. W Tańcu z Gwiazdami występował dotychczas 3 razy. Miał mocne wejście. Już za pierwszym razem zdobył wraz z Kingą Rusin kryształową kulę. W 5. edycji tańczył z Kasią Tusk i w 6. dotarł z Justyną Steczkowską aż do finału. Myślę, że jest bardzo dobrym trenerem. Jest tyranem, bywa bardzo złośliwy, ale zawsze ma taką dobrą energię, która mnie ciągnie. Mówi, było fajnie. Tak już mamy. Myślę, że się zakolegowaliśmy i to jest fajne. Bardzo dużo wie na temat tańca, ale też na temat na przykład ekspresji w tańcu i psychologii tańca. Bo on tak opowiada jak o rolach, o tych tańcach. Mówi czasami, ty nie tańczysz czaczy, ty jesteś czaczą. To jest fajne. Quick Stepa zatańczy para numer 4, Agata Kulesza i Stefano Terracino. W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud. Płynący w falach wśród mewek statka, statek na parę sprzed lat stół. Łup marynarzy pokład mu zdobi, słońce na górze pięknie śni. Dobry fotograf to zdjęcie zrobił, wszystko jak żywe, aż się cni. Parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs. Przy wtórze klot Bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza. Bo tutaj głosem dziewczyny tak pięknie śruba gra. Dziadek Bosmanem był na tym statku, wśród majtków wzbudzał wiecznie strach. Krzyczał, aż drżały na brzegach kwiatki i cała załoga stała w łzach. Parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs. Przy wtórze klot Bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak świetnie duszałka. Agata i Stefano. Zapraszam, kochani. Słuchajcie, piękny taniec, ale ja się bardzo cieszę, że Beata Tyszkiewicz doczekała się munduru.
Miał być dzisiaj mundur, jest mundur. Specjalnie dla Beaty Tyszkiewicz. Stefano, dziękuję. Ale póki co Iwonka Pawlowicz. Więc w sumie już dziesiątka pewnie zaklepana jest u Beaty. Dla Stefana oczywiście. Nie wiem, czy za taniec. Agato, rozmawialiśmy o tak zwanych górach i dołach. Dzisiaj u ciebie jest inaczej niż chyba z Olegiem rozmawialiśmy. U ciebie dzisiaj dół ładniej tańczył niż góra. Otóż co powiem, Agata, super... Ona nawet nie wiedziała, że tańczyły we dwie, prawda? Że siła, a jeszcze ze Stefaną to już trójeczka. Bardzo dobrze wykonywałaś wszystkie kroki, bardzo poprawnie i rytmicznie, no super. Natomiast w górze nie trzymałaś dzisiaj troszkę ramy i nie wiem, czy ta muzyka nie rozbawiła cię aż do tego stopnia, że tak sobie tą główkę kładłaś na boki, troszkę nie trzymałaś, wiesz, tego, czego nie lubisz, bo ja wiem o tym, że tego nie lubisz, tej Agata, słynnej ramy. Agata, przecież ty umiesz to zrobić. Tak sobie pofolgowałaś troszkę. Agata, tak? Zrób. Fajne. Jeszcze raz. Dziękuję ci. Więc mundur mundurem. Beata zanieś dziesiątka oczywiście będzie i to dla Agaty. Niepotrzebne złośliwości Iwony, kompletnie niepotrzebne. Poza tym tworzycie parę z takim wdziękiem. Nie wiem, nie znam się na tych ramach, tu sztywno, tu główka. Jak to się nie znasz? Znasz to czwarty już. Rok, nie, nie Beata. To dla mnie mało. Agata, pokaż ramę. Pokaż prosimy, ramę. Pani Beacie, pokaż ramę. Pokaż tej ramę, no. Której nie trzymałaś. I tą ramą do Kasi. Do Kasi, dziękujemy. Agatka i Stefano. Jaka to jest rama. I Kasia. To rama. Część ocen jurorów znamy, ale proszę Państwa, jeśli Państwo chcą ich wesprzeć, to znaczy Stefano i Agatę, prosimy natychmiast głosować. No, no, panie kapitanie i panna Agata, która zwiodła kapitana na manowce z tym parostatkiem. Fajny kapitan. Fajny kapitan? Agata, fajny kapitan. Bardzo fajny, tak. Trochę mnie potargał, ale... Powiedz mi, czy pan kapitan ma jakieś wady? Oj, tak. Jedyna niepowtarzalna okazja. Nie, nie mogę tego skrytykować. Powiedzieć. Bo to co... No wypomnij mu tak z jedną. Nie, no. To co mi się może wydawać wadą, dla kogoś innego może być zaletą, więc... Czyli? Strasznie dziwnie je. Dużo i tak... Szybko. Szybko. Pan musi mieć energię, strasznie żeby wytańczyć. Szybko je i tak wrzuca do buzi. Jak jemy razem obiad, to ja jem tak samo. Tak samo szybko, bo on cię już ciągnie później na parkiet. Stefano, a co według ciebie jest twoją wadą? O, duże. Nie wiem, ona więcej zna. On zna wszystkie moje wady. Już na razie. Na pewno jestem bardzo bałagan. Bałaganiasz, tak. Bałaganiasz. Rzuca papierki po cukierkach. Bagoniajasz. Straszny bagoniajasz z tego Stefana. Mam nadzieję, że jurorzy nie zabaganiujeli swoich ocen i teraz w najlepszym porządku je uniosą wzwyż. Iwona Pawlowicz. Ludzie pracowici szybko jedzą, bo nie mają czasu. 8. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Ganiński. 9. No, tam trochę postraszyli, pokrytykowali, ale w sumie oceny bardzo przyzwoite. I od Państwa, no właśnie, od Państwa co ma być? Numer telefonu i SMS-y wysyłane, czyli dzwonimy pod numer 0430 7004. To telefony w prezencie dla tej pary i SMS-y o treści 4 od Was. Pod numer 7326. Agata i Stefano, dziękuję Wam pięknie. Seksapil to nasza broń kobieca, mówią słowa piosenki i zdaje się, że Kasia Krupa jest tego samego zdania, bo doskonale wie, jak z tej broni korzystać. Katarzyna Krupa jest posiadaczką najwyższej klasy międzynarodowej w tańcach latynoamerykańskich, klasy S. W Tańcu z Gwiazdami bierze udział po raz drugi. Po raz pierwszy wystąpiła w 7. edycji, tańcząc z Michałem Lesieniem. Na początku ja nie wiedział, kto ze mną tańczy, dlatego, że u nas były dobre stosunki, ja podarowałem jej kwiaty. I wyszło, że tak, że to jest jej ulubiony słonecznik. Ojejku, bardzo dziękuję. Kasia jest jak sprawnia kobieta różna. Ona może być wymagająca, ona może być trochę uparta, no innego razu ona staje taka dobra, taka łagodna. Ja wiem, że ona bardzo lubi poczuwać siebie 100% kobietą, być, podobać się mężczyznom. I bezumowno Kasia jest profesjonalna tancerka i dla mnie ona jest szefowa. Rumbę zatańczy para numer 9, Olek Sawkin i Kasia Krupa.
Paryża moda. Miła ma to ty i ja, miła ma słowa dwa bez cienia rymu. Kwiatek do kożucha zimą, miła ma to ty i ja. Czemu więc do siebie lgniemy tak, że nam nawet sobą siebie brak? Czemu w naszych oczach wielki wóz błyszczy, jakby już nieba cztery wiorsty dla nas wiózł? Czemu żyć bez siebie nie chcą już? Kasia i Olek. Chciałem zwrócić Państwu uwagę, Olek dzisiaj na srebrno. Na srebrno, teraz troszkę w innym... Troszeczkę brązowa. Nie, srebrno, no złota. Tak? A no tak, no troszeczkę. No, świecąco. No, świecąco, w każdym razie na świecąco. Iwonka Pawlowi, taka poważna jakaś jesteś. Bo mi zawsze serce bije, jak tak mam coś... Coś dobrego powiedzieć. No wiesz co... Olegu, pochodziłeś sobie tak całkiem rytmicznie w tej rumbie. Tylko powiem ci, no nie będzie to komplement. Troszkę mi to kojarzy się z takim filmem Rejs, gdzie jak to w polskim filmie była nuda, nuda, nuda. Nic, nie odebrałam w ogóle emocji, żadnych, przyznaję. Tanecznie tak poprawnie, rytmicznie, ani jakiś bioder, jakiejś relacji między wami, no tak coś nie zaiskrzyło tam. Ja może tylko pozwolić, że młodszym wytłumaczeniu. W filmie Rejs nie było nudy, tylko był dialog o nudzie. Znaczy dialog, tak, na ten temat. Dobrze, to, dobrze. To chciałem jakby powiedzieć. Mm-hmm. No i teraz jeszcze mamy Zbigniewa Wodeckiego. Ja o słowo mam do Iwonki troszkę, żeby pomyślała, Iwonko, pomyśl o sobie troszkę. Znaczy, całe serce, nie, całe serce oddajesz naszym gwiazdom, a zapominasz o takiej podstawowej prawdzie, że nie ma nic gorszego dla kobiety, która zwraca mężczyźnie uwagę i może mieć rację. Nie ma nic gorszego. Ale ja mam nadzieję, że jakoś sobie poradzisz. Ale ja poradzę sobie. Olegu, to nie jest do ciebie. To jest do fragmentu małego tańca, no, który jest jedną setną twojej całości. No już lepiej. Która jest fantastyczna. Dziękujemy bardzo. Jeszcze nie. Ale już jest. Nie, kochany, ja ci powiem, wspomnieliście o Rejsie. Ja was widzę, następnego Jamesa Bonda powinniście grać w tej parze. Dziękuję bardzo. Słowo tego panu da w ucha Boga. Dziękujemy. Olek i Kasia. Chyba będą kręcić tego Boga. No cóż, proszę państwa. Minęła już pora jurora, a teraz pora na telesfora. Kasiu, oddaję ci głos. Że to niby ten telesfor, taki stary, już wysłużony, to ja ten telesfor. No dziękuję ci serdecznie, Piotrusi. Staram się jak mogę. Olek wspomniał w filmie z prób, wspomniał o tym, że Kasia przede wszystkim w tej pracy jest dla niego szefową. Olek, czy ty jesteś całkowicie posłuszny swojej szefowej, czy czasami się buntujesz? No trzeba spytać moją szefową. Buntuje się czasami, stawia się. Nie, Olek jest bardzo przykładnym uczniem i zawsze stara się czerpać z tego, co mu mówię, jak najwięcej. Nie tylko ja, ale nasi wspaniali choreografowie, Maciek i Marta. Tak, także... Maciek i Marta, dzięki im. Ale posłuchajcie, mężczyzna nie może mieć swojego pomysłu, czasem bo on nie może. Jest mężczyzny. No ona jest moja szefowa. Ale Olek ma fantastyczne pomysły, które z reguły staramy się wpleść w choreografię naszą. Także nigdy nie stoi z boku i nie czeka na gotową choreografię, tylko zawsze ma jakieś ciekawe pomysły i zawsze je wykorzystujemy. No, widzisz, jak ładnie ta pani kierowniczka ciebie docenia. Dziękujemy pani kierowniczko bardzo. Zapraszam teraz jury do głosowania. Iwona Pawlowicz. Olegu, za taniec, nie ty. 5. I tylko za tą malutką rumbę. Zbigniew Wodecki. Nie ty. No a ja powiem 9. Mica wynagra. Beata Tyszkiewicz. Wielkie mica. Piotr Galiński. 8. No i proszę.
pierwsze 31 punktów, czyli drugi wasz taniec znacznie wyżej oceniony. No właśnie, ja się pewnie troszkę źle wyraziłam. Głosują państwo, natomiast jurorzy nie tyle głosują, ile oceniają te tańce. Ale głosujecie wy. Zatem przypomnę numer telefonu 0400 30 70 09. To telefon, pod który dzwonimy i wysyłamy SMS-y o treści 9 pod numer 73 26. A żeby Oleg i Kasia tańczyli z nami dalej. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy. Jak wielokrotnie powtarzała Natalia, dzięki naszemu programowi na nowo pokochała taniec. Ale nie możemy mieć wątpliwości, że ta miłość wróciła z olbrzymią pomocą Łukasza. Łukasz Czarnecki tańczy od 6 roku życia. Jego rodzice też są tancerzami. Nie dziwi więc fakt, że z takimi genami osiągnął mimo młodego wieku w tańcu tak wiele. Czterokrotnie dostawał się do finałów Mistrzostw Świata. W Tańcu z Gwiazdami występuje po raz czwarty. Zaczynał z Anną Samusionek w edycji 5. W kolejnej edycji programu uczył tańca Annę Guzik. Poszło nieźle, zdobyli kryształową kulę. W 7. edycji wraz z Tamarą Arciuch zajął wysokie 3. miejsce. Zdawałam sobie sprawę, że jest to 6-krotny mistrz Polski w tańcu. I wydawało mi się, że taki człowiek musi być zadufany w sobie. Natomiast okazało się, że to naprawdę bardzo wrażliwy i fajny chłopak. Kiedy zaczynałam ten program, byłam w dosyć ciężkiej chwili w swoim życiu i Łukasz, pomimo tego, że ma dosyć trudny charakter, bardzo się mną zaopiekował, z czego jestem bardzo zadowolona i dumna. Foxtrota zatańczy para numer 8, Natalia Lesz i Łukasz Czarnecki. Lato było jakieś szare i słowikom brakło tchu. Smutnych wierszy parę ktoś napisał znów. Smutnych wierszy nigdy dosyć i zranionych ciężko serc. Nieprzespanych nocy, które trawi lęk. Kawka płyną łzy, łezka w łóżach ja i ty. Wypłakane oczy i przekwitłe łzy. Płacze z nami deszcz i fontan na szlocha też. Trochę zadziwiona, skąd ma tyle łez. Kapka płyną łzy w łezka łóżach ja i ty. Wypłakane oczy i przekwitłe łzy. Natalia i Łukasz. Proszę państwa, mam taka refleksja, bo oglądam te wasze filmiki, to już jest 10 czy 11 filmik i to jest naprawdę znakomita praca stacji, taka terapia. Coraz lepiej się ze sobą czujecie, na początku było kompletnie źle, potem się kłóciliście, potem było ty byłaś w strasznym stanie, a teraz, tak. Przepraszam bardzo, jest cudownie. I to dzięki czemu? Dzięki stacji TVN. Dziękujemy. A jeszcze przy okazji, tak? Bo taniec łączy no ludzi to, i zbliża. No oczekiwałem Iwonka, że to... Dlatego. Bardzo łączy. Wszystko nawet staje się piękne. Muszę powiedzieć, że bardzo łączy, bo był świetny kontakt w parze dzisiaj. Mimo tego, że Łukasz jest dużo wyższy i to czasami jest ciężko uzyskać przez takie różnice wzrostu. Patrzyłem specjalnie na to, czy macie ten kontakt ze sobą. Było nieźle. Jeśli chodzi o Foxtrota, to już kiedyś zapiałem tutaj nad tym Foxtrotem. Bardzo mi się podobał, bo przecież tańczyliście już. Dzisiaj widzę, że Natalia tak już całkowicie wyluzowałaś w tym tańcu i dałaś radę. Był obrót na obcasach bardzo dobrze zatańczony, były ściągane stopy w sposób prawidłowy. Wiadomo, że można byłoby poprawić jeszcze trzymanie i tak dalej. Gdybyś 100 lat trenowała taniec towarzyski, jak większość par turniejowych, to pewnie byś tańczyła lepiej od nich.
i Beata Tyszkiewicz. Zabierasz głos Zbyszkowi. Ale Zbyszek był zajęty akurat konwersacją z Iwoną, więc pozwoliłem sobie... On ma tu wszystko napisane, ja mam... nie możesz mu tego robić. Bo wiesz, tylko Zbyszek się upewniał, ja mam napisane mało, ja się nauczyłem tego na pamięć. Prosimy. Możesz taki nie, ja tylko może wzmocnię słowa Piotra, chociaż tego oczywiście nie trzeba robić, że pomimo długich nóg twojego partnera, twoje jeszcze dłuższe nogi świetnie za nim podążały. I świetnie się jedną parę stanowi. Ja życzę każdemu facetowi w tym kraju, żeby miał taką partnerkę. Dziękujemy bardzo serdecznie. I do Kasi. Pięknym krokiem. Proszę Państwa, Zbigniew Wodecki naprawdę pięknie mówi o gwiazdach, o tancerzach. A teraz czas już, żeby Państwo pięknie zagłosowali. Natalia wspominała o tym, że jako dziecko opanowywała podstawy baletu klasycznego. A powiedz mi, Natalia, czy ty sobie wyobrażasz Łukasza w balecie klasycznym? Bo na baletach to nie trudno sobie go wyobrazić. Ja Łukasza widziałam w tylu sytuacjach, że i na balecie go jestem sobie w stanie wyobrazić. Ale w takich białych rajtuzkach ślicznych na przykład? Dla mnie to był zawsze dziwny widok faceci w rajtuzach, ale do wszystkiego się można przyzwyczaić, także... Łukasz, a ty trenowałeś kiedyś podstawy tańca baletowego klasyki, czy od początku był taniec towarzyski? Może nie tak dosłownie, ale wiadomo, trzeba było zaczerpnąć też z baletu pewne sylwetkę, obroty się ćwiczyło. I co, wtedy cię to trochę śmieszyło i już chciałeś nie, od razu towarzyski nie, taniec? Nie, było, że brać stopka się trenowało, w normalnych strojach akurat. No proszę. Podstawę tylko baletu. No proszę, czyli jednak można sobie tego niepokornego faceta w balecie klasycznym nawet wyobrazić. Czy jurorzy wyobrażają sobie tę parę z bardzo wysokimi ocenami? Popatrzmy. Iwona Pawłowicz. 9. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Gawliński. 10. No, jak się czujecie w otoczeniu prawie samych dziesiątek? Wspaniale. Obiecujecie tak trzymać dalej? Obiecujecie. Postaramy się. Tak. Oni obiecują, jeżeli będziecie na nich głosować. Numer telefonu to 0430 70 08 i SMS-y o treści 8 pod numer 73 26. Trzymajcie kciuki i wyrażajcie to głosując telefonicznie i SMS-ami. Dziękuję serdecznie. Przetańczyć całą noc. To już jest wyzwanie. Tymczasem Adam chciałby przetańczyć z Martą całe życie. I to jest dopiero sztuka. Adam Król w Tańcu z Gwiazdami występuje po raz pierwszy. Jest wybitnym tancerzem i choreografem tańców standardowych. Kariera turniejowa przyniosła mu wiele sukcesów i międzynarodową sławę. Od kilku lat zajmuje się tylko pracą trenerską, a ostatnio był jednym z choreografów programu You Can Dance. Po prostu tańcz. Taniec to jest już 22 lata przetańczonych kilometrów na sali, ale ja to kocham po prostu. To jest moja pasja, to jest moje życie, to jest moja praca. Adam nie uczy kroków. Adam mówi, zamknij oczy i podążaj. Adam mówi, czuj. Adam mówi, tańcz sercem. Adam jest niewątpliwie artystą i dla niego taniec to jest sztuka. On mówi, że najważniejszy jest feeling w tańcu, uczucie, czucie się nawzajem, dotknięcie dłoni. Adam Król jest dla mnie niewątpliwie królem tańca przede wszystkim. Salsę zatańczy para numer 12. Marta Żmuda-Trzebiatowska i Adam Król. Dziurawym ucie mieszkam, wiesz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie wie jej akurz i ona też jest dla mnie miła. Że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć kawa albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność ją doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozkryza może. W moim magicznym domu ciepło jest mi bezpiecznie. Gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w powietrze wciąż coś fruwa, ubije z wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. W moim magicznym domu, dzięki Ci dobry Boże, same wyślają się historie, sam się rozgryza orze. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie.
Marta i Adaś. Muszę powiedzieć, proszę Państwa, w salsowym wykonaniu słynny przebój Hanny Banaszak, no nie słyszałem jeszcze, ale jest równie piękny jak Hani Banaszak wykonanie, także pozdrawiamy bardzo gorąco Hanie Banaszak. A co? Proszę? Szkoda, że do nas nie przyszło. To szkoda, że nie przyszło, ale może. Proszę Państwa, Piotrze. A ja. A nie, proszę bardzo, nie, przepraszam bardzo. Iwona Pawłowicz. Nastawiłam rozumiem. Się, więc... Nie. Bojowo. Było tak bardzo ładnie, bardzo poprawnie i dobrze. Ale duże ale. Żeby nie, nie przesadzić, powiem delikatnie. Beata mnie zagłusza, ale i tak będę głośno krzyczeć. Martuniu, troszkę taka muszka w smole, szczerze mówiąc. Muszka, już miała być mucha. Muszkę. Mucha w smole. Naprawdę muszka dobrze, że powiedziałeś, że w smole. Czy tak jakby miałam wrażenie, nawet sobie wiesz, zamknęłam oczy, czy muzyka jest okej. Okay. Muzyka była fantastyczna i rytm był dobry, a miałam wrażenie, że tańczysz za wolno. Fajnie, wiesz co, te ręce trzymałaś w salsie, ja strasznie tak lubię. Czyli poprawnie, ale kompletnie energetycznie spadło. I Beata też kupisz. Zazdroszczę wam klasy tańca, młodości, zgrania. Dzięki. Iwonka niestety na tym wszystkim się nie zna. Ona się zna na krokach. Wyście byli po prostu cudowni. Dziękuję bardzo. Cudowna para. Adaś i Marta. Proszę Państwa, duży rozdźwięk wśród jurorów. Co to będzie na koniec? No, w każdym razie Państwo wiedzą, co będzie za chwilę. Prosimy o głos. Może mnie ta biała sukienka tak zainspirowała, ale jest jakiś taniec, który chcielibyście zatańczyć na weselu? U znajomych? A, na przykład u znajomych na weselu. Jakiś taniec ulubiony? Salsę byście chcieli na weselu salsę, tańczyć? Tak, mogłabym zatańczyć. Ja się świetnie przy salsie bawię. Tak? A macie na przykład jakąś swoją ulubioną piosenkę, taką, która zawsze was porywa na parkiet i to jest na przykład jakiś wasz wspólny ulubiony kawałek? Tak. Oj, dużo mamy takich piosenek. Nie, ale jeden taki, który nas zawsze porywa. Taki tylko, że on jest liryczny. Mhm. To jest Apologized Timbalanda. Mm-hmm. Ale to taki ostatni lat. Ale no tak, no taki ostatnich lat. No tak. A taki sprzed wielu, wielu lat. Jak się poznaliście. Walc angielski. Jest taki jeden. Taki jeden walc angielski. Kenny Rogersa, piękny. I to ten wasz najbardziej romantyczny. Najbliżej tak. Serduszka. Posłuchamy teraz, jak blisko serduszka jurorskiego jesteście. Iwona Pawłowicz. 8. Dziękujemy bardzo. Zbigniew Wodecki. To była najbardziej swingowo zatańczona salsa, jaką widziałem. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 8. No i znowu tak trochę pokrzyczeli, postraszyli i w sumie przyznali nasi jurorzy całkiem ładne punkty. Zapraszam Państwa teraz serdecznie do głosowania z pomocą telefonów, dzwoniąc pod numer 0430 70 12. To jest telefon, by głosować na to parę, a SMS o treści 12 jest SMS-em, który wysyłamy pod numer 73 26. Ślicznie Wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Śmiało mogę powiedzieć, że o tej tancerce wiem sporo, ale jest jeszcze może coś, czego dowiem się od Steve'a. Anna Głogowska od 6 lat jest tancerką zawodową. Jej największy sukces to wicemistrzostwo Europy w South American Show Dance. W Tańcu z Gwiazdami występuje od samego początku. Jej partnerami byli Witold Paszt, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus i Łukasz Zagrobelny. Program zmienił jej życie. Zdobyła nie tylko sławę, ale i miłość. Mnie zawsze wszystkiego brakowało. Nie miałam nigdy pieniędzy, nigdy nie miałam czasu na treningi. W ogóle było mnóstwo perypetii jakieś po drodze. Nie wiem, jak to się stało. Po prostu ślepej kurze ziarno się trafiło i ja właśnie jestem tą szczęśliwą, ślepą kurą. She's really strong girl. Wbrew pozorom jest silną osobą i ma niesamowite wyczucie muzyki. Jest bardzo energiczna. Ona jest jak ogień, a ja jak woda. I razem jesteśmy dobrym zespołem. Steve traktuje mnie naprawdę jak taki żagiel i wiatr. Uwielbiam uczyć i uwielbiam pracować przede wszystkim z dziećmi. Prawdziwy dorosły mężczyzna ma w sobie również coś z dziecka, więc... Walca angielskiego zatańczy para numer 7, Steve Allen i Anna Głogowska.
lubię to, co było w nas złe. Nie umiem żyć bez ciebie. Teraz dobrze to wiem. Teraz dobrze to Steve i Ania. Aniu, ja tam w tym filmie nie do końca zrozumiałem, co z tymi pieniędzmi, bo tak nie wiem, co tam powiedziałaś, że trafiło się ślepej kurze, ziarno, że ja... Dużo tam namieszane było. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Ania zarabia więcej ode mnie, proszę Państwa. Właśnie, to chciałam powiedzieć. A przede wszystkim myślę, że mówiłaś o programie, a nie o mnie, prawda? Mówiąc, że odmieniło twoje życie, tak? Ja zostawcie te sprawy rodzinne. A Piotr, ja myślę, że Ania mówiła o miłości. Ja też tak myślę. No. Piotrze Galiński! Mówimy o walcu. Steve, ty nie jesteś głuchy w ogóle. Tak mówią też, że jesteś głuchy jak pień, a tu nie. Się okazuje, że potrafisz słuchać walca pięknego. Brawo. Powiem tak, nie jest głuchy, nie Ania? Nie jest głuchy, nie jest całkiem głuchy. Nie, nie jest głuchy, ale przede wszystkim ma jeszcze takie drugie ucho. Zaczekaj, Ania. Po to może pejoratywnie zabrzmieć, mówimy o słuchu muzycznym. Za daleko się posuwasz z tym Steven, tam Gąsowski stoi obok. No to dawaj, gdzie, co on tam ma jeszcze? Gdzie on ma to ucho? No. Tak z tej strony. No. I troszeczkę tu. Dobrze. Czyli czuję ciałem. Proszę Państwa, no rzeczywiście walc nie był najgorszy. Momentami wyglądasz jak kołek w płocie. Nie będę tłumaczył tego po angielsku. Ale są momenty, że wygląda nie jak kołek w płocie, tylko jak tancerz standardowy. Beata Tyszkiewicz. Naprawdę taki przystojny kołek w płocie. Dobra. Szukać takiego można latami, nawet dziesiątkami lat i... Fantastycznie. Aniu. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dzięki. No i cóż, proszę Państwa, dużo tu dzisiaj się zadziało. Przystojny kołek w płocie i tak dalej, ale przede wszystkim chciałbym Państwu oznajmić, iż to był ostatni taniec tego wieczoru. Mam jednak nadzieję, że nie ostatni taniec Steve'a i Ani. Głosujcie. Oj, że tam ślepej kurze ziarenko, ale z takiego ziarenka jaki piękny gąs nam wyrósł, proszę bardzo. Aniu, powiedz mi, wspomniałaś o tym, że lubisz pracować, kochasz pracować z dziećmi. Czy jakieś metody wychowawcze, które proponujesz waszej córeczce maleńkiej Julce, ćwiczysz również na Steve'ie? Z Julką się na razie jeszcze za dużo nie dyskutuję. Ale jeśli chodzi o Steve'a, to raczej nie to... Trzeba do mężczyzny czasami troszkę jak do dziecka podchodzić? To tak w podtekście. Ja myślę, że nie tylko do mężczyzny, do kobiet też i do tancerzy, też do wszystkich. Czasami dobrze jest usłyszeć dobre słowo i naprawdę tego wszyscy potrzebują. I myślę, że zwłaszcza wtedy, kiedy jest się na płaszczyźnie, na której się naprawdę człowiek nie zda, na której jest naprawdę ślepy jak dziecko, fajnie jest czasami usłyszeć, poczuć, że jak od dobrej, ciepłej mamy. Tak, że to, co robię, jest jak ładne, dobre słowo od własnej mamy. Steve, ty wiem, że tego walca dzisiaj chciałeś zadedykować komuś tak, szczególnie tak. Dziś wieczorem. Bo miło pani w mojej ochronie od mojego bloku. Pani Jadwiga ma operację i to chciałbym dedykować ten taniec dla pani jego. Czyli wspieramy. Tak. Nawet w szpitalu trzymamy kciuki za zdrowie w tak. Takim razie i pozdrawiamy, a póki co przyglądamy się również ocenom jury. Popatrzmy. Iwona Pawlowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 6. No i proszę.
proszę, za walca przypadło całkiem piękne 30 punktów. Prawie dziesiątki, to były prawie dziesiątki, prawie 40, czyli 30, ale być może wielkie ilości Państwa telefonów pod numer 0430 7007 oraz mnóstwo SMS-ów o treści 7 pod numer 7326 sprawią, że Steve i Ania będą tańczyli dalej. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymam za Was kciuki. No i cóż, kochani, stało się, wszystkie nasze pary tego wieczoru zatańczyły już wszystkie możliwe tańce, jakie miały na dzisiaj przygotowane do zatańczenia. Pierwsza runda wypadła wybitnie, druga runda wypadła jeszcze piękniej. Jurorzy oceniali czasem surowo, czasem bardzo życzliwie. Jakie są oceny Państwa, dowiemy się też już za chwileczkę, ale póki co mamy przygotowaną ocenę jury, jak po obu rundach, po dwóch tańcach konkursowych zostały ocenione nasze pary. Marta i Adam na miejscu pierwszym, tak uważają sędziowie. Agata i Stefano na miejscu drugim i na miejscu trzecim Natalia i Łukasz. Natomiast Olek i Kasia oraz Steve i Ania otrzymali od jury mniej punktów i być może te pary dzisiaj staną na naszym parkiecie jako pary zagrożone i tylko wasze wsparcie jedną z tych dwóch par może uratować. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze się nie zdecydował, na kogo głosuje i kogo chce oglądać w kolejnym odcinku, myślę, że dzisiaj wszyscy zatańczyli tak pięknie, że nie będziecie mieli nic przeciwko temu, by obejrzeć skróty drugich konkursowych tańców jeszcze raz. Proszę. Jeżeli głosujesz na Agatę i Stefano, dzwoń 0430 7004 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 4. Głośnych krzyków aż od rana, tak śmiewnie dusza. Jeżeli głosujesz na Olega i Kasię, dzwoń 0430 7009 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 9. Jeżeli głosujesz na Natalię i Łukasza, dzwoń 0430 7008 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 8. Jeżeli głosujesz na Martę i Adama, dzwoń 0430 7012 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 12. Jeżeli głosujesz na Steve'a i Anię, dzwoń 0430 7007 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 7. Sponsorem Nagrody Głównej dla Gwiazdy jest Sokołów. Szlachetność smaku. Dzisiaj dostaliśmy solidną dawkę emocji. No, ale podwójną. Czasu na to właśnie, ale na to, czasu na to, żeby ochłonąć. Będziemy mieć jeszcze mniej więcej tyle samo, co zazwyczaj, czyli na głosowanie Państwa pozostało jeszcze 6 minut. Jak to chcesz przez to powiedzieć, że wyniki pokażemy zaraz po przerwie? No właśnie, coś takiego chciałam powiedzieć. A do tego, tuż po przerwie, jeszcze raz zaśpiewa dla nas muzyczna gwiazda tego wieczoru, Maryla Rodowicz. Bądźcie Państwo z nami. Przed Państwem gość specjalny Tańca z Gwiazdami, Maryla Rodowicz. Że rozdzielił właśnie ich.
między sobą i myśleli, oto są światy dwa, które odnalazły się. Żyją tak jak za szkłem, los przed nimi kilometry ściele. Jeszcze rok, jeszcze dwa, spójrz, tak szybko płynie czas. Na uczą się, wypijmy za nich krople łez. Na odległość kochać uczą się, na odległość pragną się przez sen. Na odległość kochać uczą się. Maryla Rodowicz! Proszę Państwa, to była piosenka z nowej płyty Maryli Rodowicz, Jest cudnie, a chciałbym tylko wszystkim fanom i nie tylko przypomnieć, że płyta w sklepach już od 1 grudnia razem z DVD z koncertów. Wielkie brawa! Emocje fantastyczne, a tymczasem nasze głosowanie zostało już zakończone. Wszystkie głosy są podliczone i mamy już wyniki. A kogo nie zobaczymy w następnym programie? Na tę smutną wiadomość czekają. Marta i Adam. Oleg i Kasia. Natalia i Łukasz. Steve i Ania. Oraz Agata i Stefano. Zostało 5 par i z dzisiejszej piątki najwięcej punktów, złoty medal dzisiejszego odcinka zdobywają. Agata i Stefano. Wieczorem i srebrny medal, czyli coraz bliżej półfinału. Która to będzie para? Natalia! To będzie Marta i Adam. Proszę Państwa, lista par niezagrożonych jest bardzo krótka, bo ostatnie niezagrożone miejsce jest jednocześnie miejscem na podium, ostatnim miejscem na podium, a zdobywają je. Natalia i Łukasz. I dwie pary, które...
którym teraz bardzo mocno bije serce. Serce bije Olegowi, Kasi, Steve'owi i Ani. Niestety jedna z tych par zawędrowała bardzo wysoko, aż do dzisiejszego odcinka, ale w dzisiejszym odcinku wystąpiła po raz ostatni. Piotr, kto dziś niestety ostatni raz zatańczył? Zanim, proszę Państwa, przeczytam werdykt, chciałbym poprosić wszystkich Państwa w studiu o wielkie brawa dla pary, która tak wysoko zaszła. W następnym programie niestety nie zobaczymy Olega i Kasi. Wielkie, wielkie brawa. Wielkie brawa. Chodźcie, kochani, do nas, chodźcie. Bardzo proszę pożegnać się z telewizami. Nasz program nieuchronnie się kończy. Zostało nam dosłownie chwileczka na wasze pożegnanie. Chcę podziękować produkcji TVN, jaka dała mnie szczęście pracować w takim wielkim show. Dziękuję bardzo szanownemu jury, naprawdę, za wysokie oceny, jakie my otrzymali, za wszystkie te nasze tańce. Dziękuję bardzo wszystkiej publiczności, jaka tu wsiadła u zale i ta publiczność, jaka dawała dla nas SMS-y. Olek, a jeszcze chcę podziękować, przepraszam, mojej partnerki i mojemu nauczycielu Kasi Krupie, bo ona zrobiła bardzo dobrą pracę. Proszę Państwa, resztę podziękowań jeszcze dzisiaj, wieczorem. Jeszcze dzisiaj w programie. Dziękuję wszystkim Polskie. Moje serce z Polski. I ja chcę, żeby Kasia powiedziała nasze podziękowanie jeszcze jednym ludziom, bo ja znam ich imię, a ona zna nazwisko. Szybciutko powiem, że uciekamy jeszcze. Serdeczne podziękowania dla Agustina Kuroli, Maćka Zakliczyńskiego i Marty Sztobry. Proszę Państwa, a resztę podziękowań jeszcze dzisiaj o godzinie 23.05. Zapraszam bardzo serdecznie. W programie Kulisy Tańca z Gwiazdami. Zostańcie z nami. Do zobaczenia za tydzień, a dziś w Kulisach Tańca z Piotrem Gąsowskim.